kojarzy się panu nazwisko Tadeusza Pankiewicza? Powiem zupełnie szczerze, że nie wiem. A kojarzy pan takie miejsce w Krakowie jak Apteka pod Orłem? Apteka pod Orłem, tak. To co to jest za miejsce? No, miejsce zakupu lekarstw. Do dzisiaj? Do dzisiaj. Tadeusz Pankiewicz. Niestety nie mam pojęcia. Nie kojarzy mi się. Nie wiem. A co to był w ogóle? Niestety nie kojarzę się z niczym. Z niczym? Nie. Ach, coś mi świta, ale szczegółów w momencie nie pamiętam. Jezu, wstydzę się przyznać, ale jestem kiepski z historii. Czy to źle, że mi z nikim się nie kojarzy? Wstydź się przyznać, ale jestem nazwisko obce. A, chodzi o Tadeusza Pankiewicza, czy nie ten. Tadeusz Pankiewicz, czyli to był ten kierownik apteki pod Orłem na Placu Bohaterów Getta. A, no tak, no tą książkę jego znam, wspomnienia z getta. Czy w Krakowie było getto? Tak, było. No i gdzie ono się znajduje? W Płaszowie. W Podgórzu. Mhm. Podgórzu. A na terenie tego getta, takie miejsce jak apteka pod Orłem, coś panu mówi? Proszę panią, no nie bardzo. Czy w Krakowie było getto? No chyba tak, z historii to wiemy chyba. Tak. A na jakim terenie ono się znajdowało? W Podgórzu. Czy w Krakowie było getto? Nie. Przepraszam, ale ja nie mówię po polsku. Czy kiedyś na terenie Krakowa było getto? Niestety nie wiem. Było. Zgadza się, na Kazimierzu. Nam potrzeba 2 złote. A nam potrzeba informacja na Tadeusza Pankiewicza. Kim był? Pankiewicz? Nie znam takiego gościa. Może coś bliżej? To był farmaceuta, który prowadził aptekę na terenie byłego getta w Krakowie. A gdzie takie getto się znajdowało? Plac Bohaterów Getta. Ja wiem gdzie. Cały Płaszów. Może kojarzy pan takie miejsce jak apteka pod Orłem? Kojarzę. Z miejscem, że tam jest. W rynku. Chwilka. Wiem, że coś od rynku jak się szło. Oczywiście. To jest oddział Muzeum Historycznego bodajże Krakowa. Gdzieś mieszczący się na Kazimierzu bodajże. Nie wiem. No coś kojarzę, ale nie mogłabym określić, gdzie jest. Przy placu Bohaterów Getta. Pod Orłem już zapomniałem, bo mało kiedy chodzę po aptekę. Wiem, że miejsce jest historyczne, ale z jakiego powodu nie jestem w stanie powiedzieć. Apteka pod Orłem? Nie. Aha, no chyba, że tak, bo to jeżeli jest to apteka, ale mogę się mylić, ta na Kazimierzu przy placu Bohaterów Getta, to zapewne Tadeusz Pankiewicz był jakoś z nią związany. Wnioskuję, że pewnie ją prowadził i zapewne uratował wiele osób.